Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na pierwszym dzisiaj panelu siódmego polsko-amerykańskiego Mostu Innowacji. Tematem naszego spotkania są możliwości działań ekspertów w kreowaniu strategii rozwoju technologicznego, strategii klimatycznej, w kreowaniu strategii rozwoju kraju. I mamy przewspaniałych, doświadczonych gości, których wymienię w kolejności alfabetycznej. Pani profesor Monika Kaczmarek, pani Ewa Kocińska-Lange, pan minister Marcin Korolec, pan doktor Paweł Musiałek. I czekamy jeszcze na jednego gościa, panią doktor Justynę Glusman. Ja nazywam się Piotr Sulikowski i będę moderatorem dzisiejszego spotkania. Drodzy widzowie, a jest Państwa już kilkadziesiąt, jeśli chcielibyście o coś dopytać w trakcie panelu, proszę o korzystanie z czata. Postaram się na niego spoglądać i w miarę możliwości wkomponować Państwa głosy czy pytania w przebieg dyskusji. Teraz pozwolę sobie przedstawić moich gości w naprawdę, naprawdę niesłychanym skrócie, bo życiorysy mają bardzo długie. Nie ze względu na wiek, bo wszyscy są bardzo młodzi, ale ze względu na ich zaangażowanie zawodowe i szerokie spektrum doświadczeń. Profesor Monika Kaczmarek, kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Stypendystka m.in. Komisji Fulbrighta i Fundacji Aleksandra von Humboldta. Znalazła się w gronie 10 kobiet sukcesu regionu Warmii i Mazur. Od lat angażuje się w pracę różnych zespołów doradczych i organizacji naukowych, m.in. Akademii Młodych Uczonych PAN, Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Rady Narodowego Centrum Nauki. Z panią profesor sformalizujemy akademicki program mentoringowy Top Minds. Pani Ewa Kocińska-Lange, dyrektor Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli, działającego w partnerstwie z Business and Science Poland. Od 2003 roku zaangażowana jest w realizację programów ramowych, w tym Horyzontu 2020. Jest ekspertką w strategicznym Komitecie Programowym Horyzonty Europa i Komitecie do spraw poszerzania uczestnictwa w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wcześniej zarządzała Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie zainicjowała Laboratorium Wyobraźni w Parku. Pierwsze Centrum Nauki w Wielkopolsce. Pan minister Marcin Korolec, minister środowiska 2011-2013, wiceminister gospodarki, był też pełnomocnikiem rządu do spraw polityki klimatycznej. Jest dyrektorem Instytutu Zielonej Gospodarki, prezesem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Działa również jako członek m.in. Rady Doradczej do spraw klimatu i środowiska Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także Międzynarodowej Grupy Doradczej Zespołu do spraw Przyszłości, Nauki i Techniki Parlamentu Europejskiego. Brał udział w procesach negocjacyjnych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej. I dr Paweł Musiałek, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, od 2017 roku dyrektor think tanku Centrum Analiz Klubu, gdzie koordynuje projekty badawcze i zarządza zespołem ekspertów. Jest autorem publikacji naukowych, analitycznych z zakresu polityki energetycznej i zagranicznej. Pełnił funkcję asystenta dyrektora do spraw programowych Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, analityka Fundacji Dyplomacja i Polityka. Jest współtwórcą portalu Europa Bezpieczeństwo Energia. Jak Państwo widzą... Dzień dobry, witam, ja tylko drobne sprostowanie, jeszcze nie doktor, doktorant, także obrona tytułu wciąż przede mną. Świetnie, trzymamy kciuki. Jak Państwo widzą, gości mamy naprawdę znakomitych w kwestiach technicznych. Ustaliliśmy, że będziemy zwracać się do siebie po imieniu, ponieważ jest to polsko-amerykański most innowacji. I spróbujemy razem odpowiedzieć na pytanie, jak działać, aby wiedza ekspercka mogła być efektywnie przekuwana na dobre decyzje na poziomie kraju. Myślę, że każdy z gości ma poczucie wpływu na to, czym się zajmuje. Z racji swoich stanowisk czy posiadanego doświadczenia macie też wpływ na rozwój swoich instytucji i można powiedzieć zdecydowanie kierunki rozwoju naszego kraju. Jakie są zatem wasze doświadczenia ze swojej osobistej drogi przebytej do objęcia tych stanowisk,
które dają taki wpływ na otoczenie. Jakimi swoimi dobrymi praktykami w tym zakresie moglibyście podzielić się z naszymi widzami, z ekspertami, którzy obserwują naszą dyskusję? Na co zwrócić uwagę, aby dojść do takiego momentu, w którym można efektywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość? Monika, poproszę Ciebie jako pierwszą. No dobrze, alfabetycznie, rozumiem. Tak. Dobrze. Ja może trochę tak powiem na temat mojego doświadczenia, które w sumie sięga już bardzo daleko i myślę, że w dużej mierze to, gdzie jestem teraz, zależy od tego, w jakim stopniu się angażuję w różne inicjatywy i muszę powiedzieć, że na początku to jest i w sumie nadal jest często tak naprawdę społeczna działalność bez żadnych profitów i jakby wynikająca z samej chęci partycypowania w ważnych wydarzeniach takich nawet na poziomie kraju, które oczywiście jest związane też z budowaniem mojego doświadczenia i oczywiście tą wiedzą taką ekspercką w obszarach, w których się ja poruszam, ale też jakby naukowo, które się troszeczkę odbiegają od klimatów tej konferencji, ale też w obszarach, które dotyczą kreowania polityki naukowej państwa. I na swojej drodze ja byłam zaangażowana w różne gremia, począwszy Akademii Młodych Uczonych przy Polskiej Akademii Nauk, które była takim jakby w sumie początkiem mojej takiej bardziej sformularyzowanej drogi właśnie takiej działalności eksperckiej, gdzie my z własnej inicjatywy angażowaliśmy się w sporo różnych inicjatyw i później jakby to pociągnęło za sobą mój udział w wielu innych gremiach. No i ostatecznie teraz jestem właśnie członkiem Rady Komisji, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, ale też Rady Narodowego Centrum Nauki. Myślę, że o doświadczeniach jeszcze pewnie o tym, jak to wygląda i co, o czym trzeba pamiętać, powiemy. Ja oddam głos już następnemu może członkowi naszego panelu. Ewo, co powiesz o swoich doświadczeniach? Jak Tobie udało dojść do tego etapu, w którym jesteś? Dzień dobry przede wszystkim. O tej wczesnej. Dzień dobry z Brukseli. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Co ja tutaj robię, jak się znalazłam? Kilkanaście lat temu zaczęłam od pracy związanej ze wspieraniem naukowców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych programami ramowymi badań i rozwoju technologicznego i demonstracji, one się tak wtedy nazywały, Unii Europejskiej. To było jeszcze zanim weszliśmy do Unii i to wszystko wyglądało na bardzo, bardzo nieosiągalne. To wsparcie było niezbędne, zresztą ono cały czas jest potrzebne. I po kilku latach takiej pracy związanej właśnie z doradzaniem pojawiły się też projekty, w których my we wspomnianym, Piotrze, przez Ciebie Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym byliśmy koordynatorami, partnerami, rozwijaliśmy różne pomysły związane z wpływem przede wszystkim na politykę innowacyjną w regionie, we współpracy z partnerami z innych krajów, po to, żeby zobaczyć, co się u nich dzieje, jak to wygląda, w jaki sposób można wykorzystać ich doświadczenia. Po jakimś czasie okazało się, że są tacy, którzy chcą wykorzystać nasze doświadczenia, bo już żeśmy zebrali ich wystarczająco dużo. Kontakty z Komisją Europejską też zaczynały przynosić rezultaty w postaci zaproszenia również mnie do oceny różnych projektów składanych do programów ramowych w konkursach Horyzontu, czy wcześniej siódmego programu ramowego i też do takich ról doradczych, również związanych z poszukiwaniem dalszych ekspertów ze środowiska naukowego. I to wszystko gdzieś zaprocentowało tym, że mam teraz okazję prowadzić biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli, którego zadaniem jest bycie takim właśnie łącznikiem pomiędzy tym, co się dzieje na poziomie Brukseli programów ramowych, a tym, co się dzieje w polskiej polityce naukowej i na poziomie finansowania krajowego, ale jeszcze do tego wrócę pewno trochę później. Dziękuję. Marcinie, ty doszedłeś aż do
stanowisk ministerialnych, więc miałeś bezpośredni wpływ na zarządzanie krajem. Ja myślę, że prawdopodobnie nam wszystkim było trochę łatwiej, bo powiedziałeś, Piotrze, że my jesteśmy młodzi, a mi się w ciągu tygodnia już drugi raz zdarza taka sytuacja, w której jestem nowy, że ktoś mnie pyta o moje jakby doświadczenie życiowe. W zeszłym tygodniu mieliśmy dyskusję organizowaną przez Fundację Batorego z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, i oni twierdzili, że wyniki Glasgow to jest kompletna katastrofa, a ja jako przedstawiciel tego starego establishmentu tłumaczyłem im, że w zasadzie to jest ogromny sukces, więc drugi raz w ciągu tygodnia występuję w roli starca i doświadczonego. Spróbuję się w tej roli jakoś znaleźć. Ja myślę, że jest takie hasło find your why, znajdź swój powód istnienia, a ja bym to uzupełnił jeszcze takim drugim elementem find your fun, znaczy znajdź miejsce, gdzie się dobrze czujesz zawodowo, które chcesz wypełniać i które ci sprawia frajdę, bo inaczej zwariujesz, znaczy inaczej nic z ciebie nie będzie. I wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. I mnie się rzeczywiście udało, bo ja myślę, że było dużo łatwiej niż dzisiaj. W tym sensie, że ja wiedziałem gdzieś od połowy moich studiów, że chcę się zajmować procesem integracji europejskiej, ale na szczęście wtedy Polska jeszcze nie była w Unii, więc było, można było do niej wejść. Dzisiaj już jesteśmy w środku. I rzeczywiście udało mi się być w grupie, która pracowała przy negocjacjach. Zacząłem pracować dla pana ministra Kułakowskiego 8 marca 1998 roku, a negocjacje się zaczęły 30 marca, więc rzeczywiście od początku negocjacji do 2004 roku cały proces udało mi się przejść. Pomimo tego, że w międzyczasie miały miejsce wybory parlamentarne i pan minister, najlepszy nasz negocjator, wtedy musiał opuścić administrację i weszła nowa grupa, ale w ogóle nie miałem żadnych wątpliwości, że chcę zostać w tym pociągu wtedy i pracowałem rzeczywiście do 2004 roku. Potem miałem chwilę przerwy i jakby na tym samym bilecie, tylko już może nie na miejscu stojącym, tylko siedzącym jako byliśmy już w Unii Europejskiej, Piotr Grzegorz Woźniak w 2005 roku, minister gospodarki, poprosił mnie, żeby ogarnąć te sprawy z tą Europą, bo tam trzeba jeździć i tam trzeba coś rozmawiać. I tam takie miałem wrażenie, że w socjalistycznych fabrykach czy przedsiębiorstwach był taki dział marketingu, gdzie byli rozczochrani ludzie w długich swetrach. Nie bardzo było wiadomo, po co oni tam są, ale było konieczne, żeby byli w każdym przedsiębiorstwie i takie miałem wrażenie w 2005, 2006, 2007 i kolejnych latach, że jest taki ważny punkt, nie wiadomo co oni tam robią w tej Brukseli, ale ktoś tam musi jeździć i tam dawać im jeść, więc taką rolę mi się udało na takie miejsce usiąść i z wielką przyjemnością miałem ten przywilej bycia w administracji do 2015 roku. I prawdę powiedziawszy, zupełnie nie wyobrażałem sobie życia poza administracją, aż tu nagle przyszły wybory w 2015 roku i powiedzieli, wysiadaj pan z tego pociągu. Bardzo nie chciałem wysiadać z tego pociągu i nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić przez wiele miesięcy. I prawdę powiedziawszy, to pomysł na to nowe zaangażowanie przyszedł mi w marcu 2016 roku, kiedy Elon Musk opowiedział taką historię, która nie do końca była, potem się okazało, zgodna z prawdą, ale że będzie sprzedawał samochody elektryczne za 35 tysięcy dolarów każdy, które będą jeździły 500 kilometrów. I w ciągu tygodnia czy dwóch 500 tysięcy osób kupiło nieistniejący samochód
i opowieść, którą on wykreował. I wtedy mi się wydało, że rzeczywiście to jest taka energia i taki brakujący element znacznie większej układanki transformacji środowiskowej czy energetycznej. I stąd mi przyszedł pomysł na to, żeby może założyć Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych i w tym wehikule jakby zacząłem na nowo funkcjonować po tym, jak odszedłem z administracji, ale wydaje mi się, że podstawowy element to, żeby szukać takiego miejsca, które daje radość ze wstawania rano z łóżka, bo inaczej trudno funkcjonować. Dziękuję. Pawle, a ty opowiedz nam proszę, jak wsiadłeś do pociągu pod nazwą Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego? Ja myślę, że najciekawsza będzie historia chyba nie moja personalna, tylko całej organizacji, bo pytanie jest o to, jaki jest wpływ, czy możliwy wpływ ekspertów w kreowaniu krajowej strategii. Myślę, że ta historia, w ilu punktach nam się udało na to wpłynąć, jest dużo bardziej interesująca niż moje osobiste doświadczenia, ale mimo wszystko zacznę od tych paru słów od siebie. Ja się zgadzam z tym, co powiedział Marcin. Mam tą przyjemność, że jak wstaję rano, to zawsze idę do organizacji, która daje mi wiele satysfakcji. Myślę, że długofalowo po prostu bycie w miejscu, który mamy poczucie, że robi coś z sensem, jest niezwykle, niezwykle istotne. Działam w Klubie Jagiellońskim już od 2009 roku, członkiem zarządu klubu są od 2015 i w tym samym czasie też powstało Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i na pewno jest to duże, fajne doświadczenie, patrzeć jak instytucja, którą się współzarządza, jakoś tam rośnie i też rośnie i wpływ na debatę publiczną. Pewnie nie tak dużo, jakbyśmy chcieli. No niemniej myślę, że paroma sukcesami moglibyśmy się tutaj podzielić. Ja może powiem tak pokrótce, poza takimi aktywnościami typu raporty, pisanie tekstów, czyli tym, co się takimi nudziarskimi rzeczami, którymi się zawsze zajmują wszystkie think tanki, to jednak parę takich aktywności dokonaliśmy, które wpłynęły na rzeczywistość. Ja bym zaczął może od tego, że udało się przekonać prezydenta Dudę do weta w sprawie na przykład kodeksu wyborczego. Rzadko się zajmujemy takimi rzeczami, bo niestety rzeczy raportowe, te tak zwane nudne, nas dużo czasu nam zajmują, ale raz na jakiś czas taką nogę aktywistyczną staramy się też pielęgnować i okazało się to z sukcesem, a wiemy, że prezydent Duda nie wetował w ostatnich latach szczególnie często, więc przekonanie go do tego, że projektowana zmiana kodeksu wyborczego, która miała wówczas osłabić mniejsze partie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to było parę lat temu już, to jest złe rozwiązanie. Cieszymy się, że jakś tam swoją cegiełkę do tego dorzuciliśmy. Mamy też wpływ na kilka strategii krajowych, które gdzieś tam były planowane i w których wzięliśmy udział w procesie konsultacji i to nas zaskoczyło, bo faktycznie były takie strategie, gdzie nie widzieliśmy ani śladu odpowiedzi chociażby na nasze postulaty, które składaliśmy, ale były też takie, gdzie ewidentnie ten wpływ był, łącznie ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który tutaj akurat Klub Jagielloński miał przyjemność partycypować w większym konsorcjum które ewoluowało cały ten proces. Także podsumowując, kilka takich rzeczy, o których chciałbym krótko powiedzieć, co decyduje o wpływie, tak patrząc na doświadczenie Centrum Analiz, to muszę powiedzieć, że tak, no po pierwsze, zacznijmy jednak od bycia się w piersi tych ekspertów na rynku krajowym, wcale nie jest aż tak dużo, mimo tego, że tych think tanków urosło w ostatnich latach dość sporo. Ekspertów nie jest tak dużo tych, którzy śledzą na bieżąco polityki publiczne w stopniu, bym powiedział, takim na tyle głębokim, żeby faktycznie mogli odpowiedzieć kompetentnie na pytanie, czy co w danej ustawie czy regulacji jest nie w porządku. Ja myślę, że to także dotyczy kwestii klimatycznych. Mogłoby się wydawać, że ten temat jest dla nas niezwykle ważny i wszyscy nim żyjemy, ale jak my w Klubie Jagiellońskim robiliśmy wspólnie zresztą tutaj z Marcinem Korolcem projekt dotyczący różnych aspektów polityki klimatycznej, realizujemy teraz kolejny, to muszę przyznać, że jest bardzo wiele osób ciekawych w Polsce, którzy punktowo są w stanie pewne rzeczy wskazać i one są cenne. Natomiast jakbyśmy zadali pytanie, ile osób w Polsce przeczytało Fit for 55, kluczowy dokument określający w ogóle przyszłościową strategię nie tylko klimatyczną Unii Europejskiej, tylko w ogóle strategię rozwojową tej organizacji, no to ja bym musiał tutaj przyznać, że to jest oczywiście opasa lektura, ale mało osób nawet zna jej fragmenty, które pozwoliłyby już tak powiem kompetentnie się włączyć w ten obiekt. Także pamiętajmy o tym, że ta aktywność ekspercka w Polsce jeszcze ona co prawda się rozwija, ale wciąż jeszcze nie, bardzo wiele think tanków ma problemy z taką stabilnością pozwalającą zatrudniać ekspertów na etacie, którzy potrafiliby być takimi właśnie shadow komentatorami, recenzentami bieżących jakby aktywności czy rządu, czy tego, co się dzieje w Brukseli. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podaż.
czyli to, że politycy oczywiście, no mówię, rzadko oczywiście korzystają z opinii ekspertów, bo mają po prostu własne czasami pomysły, ale czasami są takie okienka możliwości, znaczy trzeba po prostu poszukiwać czasami takich osób, czy takich przestrzeni w tej administracji publicznej, gdzie jest większa otwartość na wsparcie i tam jest większy sens po prostu podrzucać jakieś pomysły. Trzecia rzecz to jest konsekwencja. Myślę, że wiele organizacji działa bardzo punktowo i mało, która po prostu stawia sobie konkretny cel w dłuższym okresie i ten cel konsekwentnie realizuje. Dla mnie takim pozytywnym przykładem jest Andrzej Guła, który razem z Alarmem Smogowym zrobił ogromną robotę na rzecz walki ze smogiem w Polsce i dzięki swojej niezwykłej właśnie determinacji wieloletniej i też kolejny punkt, niepartyjnemu zaangażowaniu, znaczy ewidentnie interesuje go problem publiczny, który stara się rozwiązać, stara się rozmawiać z każdą władzą, przekonywać do tego, że dany problem należy rozwiązać. Docenia to, jak coś rząd zrobi dobrze w tym kierunku, ale też oczywiście wskazuje, co trzeba zrobić lepiej. To jest czwarty punkt i piąty punkt, ja bym powiedział też, taka chyba najważniejszy na koniec, żeby już nie przedłużać, to przede wszystkim bardzo często think tanki nakierowane są na to, żeby po prostu jakiś polityk to, czy dyrektor departamentu w danym ministerstwie przeczytał i od razu zmienił swoją strategię, bo tak napisał jeden czy drugi think tank. Natomiast jeżeli faktycznie chcemy wpływać na rzeczywistość, to pamiętajmy, że o tej prostej zasadzie, no w demokracji przede wszystkim rządzi wola większości, wola społeczna i w związku z tym, jeżeli chcemy przekonywać, chcemy wprowadzać coś do debaty publicznej, to staramy się przekonać społeczeństwo i tym kanałem przekonywać polityków do zmiany zdania. Bardzo często jest tak, że think tanki nie chcą, czy nie promują tej aktywności społecznej i bezpośrednio chcą taki zrobić bypass, idą do polityków, kładą na stół różne papiery, a tymczasem, no jeżeli chcemy być skuteczni, to musi także w tym obszarze klimatycznym, to trzeba wykonać ogromną pracę na rzecz takiej aktywności społecznej, a to nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, dlatego że mamy dzisiaj do czynienia z bardzo silną polaryzacją, która ten aspekt rywalizacji międzypartyjnej, ona dominuje w tej przestrzeni publicznej, niewiele zostaje przestrzeni na ten aspekt dyskusji na temat policies, tak, czyli tych polityk publicznych, problemów publicznych, czyli tej rozmowy w gronie ekspertów. Oczywiście raz na jakiś czas uda się tą bańkę gdzieś tam przekuć, ale to się dzieje niezwykle rzadko. No i też mamy inflację tych treści eksperckich, to jest dobrze, też w Polsce, też więcej think tanków. Zobaczcie Państwo prosty przykład na YouTube'a, na podcasty, jeszcze parę lat temu to było coś absolutnie niszowego, ktoś coś ciekawego rzucił do internetu, rozchodziło się wszystko, bo po prostu tego nie było. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj jest tak, że po prostu trzeba bardzo mocno selekcjonować rzeczy, jest ogromna konkurencja, żeby się przebić z jakimś ciekawym eventem, ciekawym materiałem, to naprawdę trzeba wykonać kupę roboty też takiej kreatywnej, więc na tym bym skończył te pięć punktów, ale ten piąty chciałbym zaznaczyć jako najważniejszy, czyli jakby koncentrujmy się na tym, żeby przekonać ludzi do czegoś, a jak ludzie będą przekonani, to polityków wcale nie trzeba będzie przekonywać do niczego, bo sami będą wiedzieli, że trzeba coś zmienić, bo to będzie po prostu w ich interesie. Dziękuję. W międzyczasie dołączyła do nas dr Justyna Glusman. Cześć Justyno, pozwolę sobie krótko przedstawić Twoją sylwetkę. Cześć, przepraszam za spóźnienie, problemy techniczne. Justyna Glusman, absolwentka London School of Economics and Political Science, od 15 lat zajmuje się rozwojem regionalnym, programowaniem funduszy unijnych i tematyką zrównoważonego rozwoju. Działa społecznie na rzecz lepszej przestrzeni miejskiej. Do niedawna pełniła funkcję dyrektora koordynatora do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni miasta Warszawy. Zasiada w Radzie Ekspertów Ośrodka Myśli i Dialogu Think Tank. Była ekspertką w programie eksperckim Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie miałem przyjemność z Justyną współpracować. Proszę, powiedz nam, jakie są Twoje doświadczenia z Twojej osobistej drogi przebytej do objęcia stanowisk dających wpływ na otoczenie. Na co zwracać uwagę? No, dzień dobry jeszcze raz. Moje doświadczenia są w gruncie rzeczy, te początki, powiedzmy, kariery zawodowej podobne do tego, co powiedział Marcin Korolec. Ja też zaczynałam w UKIE, czyli w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. To była pierwsza moja poważna praca w zespole, w Departamencie Obsługi Negocjacji Akcesyjnych. Też przy negocjacjach i wspominam bardzo dobrze tę pracę. Ze względu na ludzi, ze względu na tematykę i ze względu też na taką wizję tego, co ma się zdarzyć, oczekiwanie, że będzie lepiej, to było takie dążenie do lepszego miejsca dla Polski w świecie i w Europie. Natomiast pojechałam do Londynu kończąc tę pracę i tam właśnie zrobiłam doktorat, natomiast cały czas interesowała mnie polityka regionalna, którą się zajmowałam wcześniej, między innymi w UKIE. No ale okazało się, że temat jest zgrany i
tutaj zarekomendowano mi zmianę tematu, bardziej poświęcenie się na skupienie się na takich ogólnych przesłankach tego całego procesu akcesji i napisałam pracę o warunkowości procesu akcesji, która gdzieś tam też ukształtowała w dużej mierze moje poglądy na to, co się wydarzyło i później także. Znaczy ta praca jest do kompletnej weryfikacji dzisiaj, po tylu latach, to można tylko powiedzieć. Pracowałam w sektorze publicznym, też na uczelni pisząc tę pracę, no i potem mieliśmy przyjemność współpracować w Kancelarii Prezydenta, czyli sektor publiczny, no i ostatnie zadanie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i to jest taka polityka regionalna w praktyce. Bardzo, myślę, korzystne było to, że mogłam zweryfikować wiele z tych teoretycznych założeń, które gdzieś tam, które wierzyłam w takiej codziennej pracy w Urzędzie Miasta. To rzeczywiście była praca dla mnie także bardzo niezwykle ciekawa, niezwykłe wyzwanie, ale też ogromna przyjemność z tego, że ma się wpływ na rzeczywistość, w przeciwieństwie do na przykład takiego poczucia braku wpływu, jaki miałam pisząc różnego rodzaju prace czy artykuły. To jest taka ogromna satysfakcja, ale też no, gorzka lekcja polityki, jak to właśnie działa w praktyce ten system. No czyli no, wiele konkluzji, natomiast tutaj wracając trochę do tematu połączenia eksperckości i tej polityki lokalnej, mogę się skupić na lokalnej, bo to jest moje, to było moje zadanie przez ostatnie lata. Wydaje mi się, że no, niezbędne w moim przypadku też, ja próbowałam rzeczywiście wdrażać takie podejście w programowaniu polityk miejskich i tu miałam dosyć dużą swobodę zapewnioną przez prezydenta, podejście oparte na wiedzy, czyli taki evidence-based policy. I zawsze się kierowałam taką maksymą przypisywaną Peterowi Druckerowi, że jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego poprawić. To spopularyzował to podejście Bloomberg bardzo, czyli if you can't measure it, you can't improve it. I zaczęliśmy pracę, szczególnie, że w niektórych działach, którymi się zajmowałam, właściwie rozpoczynaliśmy od początku, od zupełnie pustej kartki. Zaczęliśmy od właśnie zbierania danych, od analizy danych, od kontaktów z ludźmi, którzy mogą nam pomóc przy tych czynnościach. Bardzo wiele projektów realizując ze światem nauki też, z ludźmi związanymi z uczelniami, pracownikami uczelni. I muszę powiedzieć, że jakbym miała wskazać na takie główne powody, dla których warto korzystać z dorobku naukowego i trzeba po prostu to zrobić, jeżeli mamy budować lepszy kraj, lepsze miasta, no to przede wszystkim ten dorobek naukowy daje możliwość weryfikacji takich oczywistych prawd, czyli dla przykładu, że miasta są złe dla środowiska naturalnego, to jest w przestrzeni publicznej się pojawiające, że zwarte miasta są zawsze dobre dla środowiska naturalnego, ale też miasta czy tam samorządy, ale w szczególności duże miasta są ogromne, bardzo skomplikowane mechanizmy i taka urbanistyczna analityka urbanistyczna jest konieczna po to, aby je ulepszać, bo mierzą się z wieloma problemami społecznymi, z problemami środowiskowymi, gospodarczymi, no i takich z zakresu governance. Żadnego z tych problemów nie da się rozwiązać bez właśnie takiego podejścia opartego na wiedzy. No i kończąc, wdrażanie skomplikowanych projektów, a w dużych miastach to są bardzo skomplikowane projekty, jeśli chodzi o infrastrukturę, także wymaga zaangażowania ludzi, którzy potrafią je robić, ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Także bez tego nie wyobrażam sobie prowadzenia skutecznej, efektywnej polityki, czyli takiej, która przy założeniu określonych kosztów osiąga najlepsze rezultaty. Może tak w skrócie. Dziękuję wam bardzo. Paweł wspomniał, że niewiele jest przestrzeni na dyskusję ekspercką.
I stąd moje kolejne pytanie, jak właśnie oceniacie poziom angażowania ekspertów, w szczególności naukowców, w tworzenie kierunków strategicznych? Byłbym wdzięczny za podanie przykładów z Waszych doświadczeń, według Waszej wiedzy, gdzie obecnie takie zaangażowanie jest możliwe? Jeśli bym mogła zacząć, to bardzo chętnie. My jesteśmy w nieustannej fazie poszukiwania ekspertów, którzy będą w stanie nam doradzić, co z punktu widzenia Polski, polskich priorytetów pasuje bądź nie pasuje, w jaki sposób ewentualnie inaczej sformułować różne postulaty związane z tym, co jest zapisane w programie ramowym Horyzont Europa, po to, żeby później mieć większe możliwości dostępu do środków z tego programu. Więc to jest konkretny przykład szukania ekspertów, które jest prowadzone poprzez zarówno działania naszego biura w Brukseli, jak i działania moich kolegów i koleżanek w NCBR-ze w Krajowym Punkcie Kontaktowym, które to też są działania współorganizowane przez Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki, po to, żebyśmy my jako Polska, czyli członkowie komitetów programowych do różnych części Horyzontu Europa, wiedzieli, co mówić i za czym optować, przeciwko czemu ewentualnie optować i w jaki sposób formułować postulaty po to, żeby zmieniać treści tych dokumentów proponowanych przez Komisję Europejską. Jakby program ramowy tak działa, że jest sformułowany na zasadzie najpierw pewnych orientacji, kierunków, w których będą finansowane badania i innowacje. Później one się przekładają na większy konkret, czyli na tak zwany program pracy. No, te programy pracy w większości mają perspektywę dwuletnią, czasem roczną. I cała dyskusja trwa oczywiście bardzo intensywnie przed ich ogłoszeniem, kilka nawet lat przed oficjalnym opublikowaniem. I na tym etapie jest to, co najważniejsze, czyli to możliwość wpływania po prostu na zakres, a potem jest po prostu tylko szansa na wykorzystanie tych środków. I tu niestety muszę powiedzieć, że w porównaniu z tym, co obserwujemy na tych spotkaniach komitetów i aktywnością innych krajów europejskich, no i niestety tu ciągle jednak mamy takie porównanie pomiędzy tym, co dzieje się na zachodzie Europy i w naszej części Europy, to ta aktywność jest jednak zdecydowanie mniejsza. Myślę, że to może w jakiś sposób wynikać z takiego braku poczucia wpływu realnego i braku wiary w to, że to rzeczywiście ten wpływ można mieć na to, co jest zapisywane na poziomie Komisji Europejskiej w dokumentach, po dyskusjach z państwami członkowskimi, ale też w takich bardzo praktycznych sprawach, jak kontaktujemy się z różnymi osobami, prosimy o opinię, to czasami to po prostu wpada nie w tym momencie, nie ma czasu, są inne obowiązki, albo dydaktyczne, albo biznesowe, albo różne inne, a tu niestety czasami tak jest, właściwie nawet nie czasami, tylko zazwyczaj tak jest, że te opinie dosyć szybko są potrzebne i no nie ma takiej możliwości, żeby przez miesiąc czekać na komentarz, bo czasami jest on potrzebny za parę dni bądź za tydzień. To jest kwestia też takiej świadomości, znajomości tego, w jaki sposób ta Bruksela nam tutaj działa. No ale też oczywiście my po to tu jesteśmy, żeby ten temat trochę oswajać, przybliżać i mam nadzieję, że mimo że biuro zaczęło działać w kiepskim momencie, bo tuż przed pandemią, przed tym głównym lockdownem rozpoczęliśmy szerszą działalność, no to jednak mam nadzieję, że efekty trochę będą i że też trochę to podejście zmienimy. Ale tu jest właśnie takim, na razie po tym roku z plusem działania widzimy taką właśnie blokadę, taki myślę, że braku poczucia takiej misji wewnętrznej, która jest potrzebna do takiego działania, bo to nie jest praca wynagradzana, to nie jest praca, która jakoś
jest może do wpisania do odpowiednich rubryczek w różnych sprawozdaniach, natomiast na pewno jest to praca dająca dużą satysfakcję w sytuacji, kiedy widzimy, że dany ekspert zawalczył o pewne tematy i one rzeczywiście się znalazły tam, gdzie powinny być. Mniejsze ma to przełożenie na potencjał tego, co my mamy jako Polska i na dalsze możliwości finansowania. Moniko, ty jesteś jakby po drugiej stronie linii, o której opowiadała Ewa. Jesteś naukowczynią i ekspertką. Czy uważasz, że polscy naukowcy, eksperci mają świadomość możliwości uczestnictwa w takich pracach, o których mówiła Ewa? Jakie inne przykłady działań, w które eksperci mogą się angażować, mogłabyś podać? Ja tutaj się absolutnie zgodzę z wypowiedzią Ewy i Pawła, że jednak ta nasza świadomość, czy tak naprawdę chęć udziału w tych gremiach jest trochę niewielka i nawet wynikająca pewnie z tych uprzedzeń, o których też Justyna powiedziała, że jak się zderzamy z taką kulą na przykład później politycznych decyzji i jakby mocy sprawczej niektórych działań, które podjęliśmy, to bardzo często, jak widzimy to w takim kontekście bardziej publicznym, dochodzi, myślę, że dużo ekspertów czy naukowców do wniosku, że tak naprawdę to nie ma sensu. Ja wręcz przeciwnie uważam, że oczywiście to nie jest łatwy chleb, wszyscy tutaj wiemy, że naprawdę to wymaga pracy, determinacji, czasami rezygnacji z niektórych rzeczy, jakichś negocjacji, o których tutaj wszyscy mówiliśmy, czasem długoterminowych planów i długiego zaangażowania w jakiś projekt, ale naprawdę warto i ja będąc w różnych gremiach na poziomie ministerialnym, mogę przywołać chociażby takie moje doświadczenie w Narodowym Kongresie Nauki, gdzie to było bardzo duże grono różnych naukowców, którzy pracowali nad ustawą 2.0 i jakby pracowaliśmy w bardzo zaangażowany sposób nad tym, żeby wypracować tą ustawę. Oczywiście ta ustawa ostatecznie zmieniła swój obraz na koniec z różnych względów, tak jak o których my tutaj wiemy, politycznych, innych wpływów, innych gremiów, ale jakby patrząc z perspektywy czasu nadal uważam, że moje zaangażowanie czy innych ludzi w tą aktywność było bardzo ważne, bo dużo się rzeczy zmieniło, nie wszystkie tak jak chcieliśmy. I tutaj chciałabym jedną rzecz ważną jeszcze podkreślić, myślę, że ona chyba jeszcze nie wybrzmiała tutaj w naszych wypowiedziach, że nie tylko jakby ilość tej eksperckiej aktywności jest ważna, ale też jej jakość, tak? Bo bardzo często, niestety ja będąc w różnych gremiach spotykam się na przykład z różnymi uprzedzeniami ekspertów, czy też budowania tych paneli eksperckich, takie bardzo, bardzo monokulturowe, mało zróżnicowane, tak? Że jest jakaś nierówna reprezentacja społeczności czy dyscyplin. Czy są jakieś na przykład takie gremia, gdzie zdarzają się eksperci, którzy tak naprawdę działają w celu zachowania interesów prywatnych nawet, tak? Gdzie na przykład takie ważne pytania, które są stawiane ekspertom, są redukowane do takich prostych kwestii tylko technicznych i gdzieś ta główna idea danego działania po prostu umyka, więc wydaje mi się, że oprócz takich elementów, że ilość i chęć zaangażowania w trudną pracę, która naprawdę przynosi efekty ostateczne, może nie jakieś bardzo duże, ale kropla drąży skałę, więc warto się zaangażować. To jeszcze ta jakość tej eksperckiej aktywności jest bardzo ważna. Niewątpliwie jakość to jest jedno z oczekiwań wobec ekspertów zatrudnionych przez instytucje rządowe. Marcinie, może ty powiedziałbyś nam więcej o tych oczekiwaniach w stosunku do ekspertów i może też o brakach, które identyfikowałeś po stronie współpracujących ekspertów? Myślę, że nie chciałbym nikogo obrazić, ale prawdopodobnie trzeba zrobić rozróżnienie pomiędzy ekspertami a naukowcami, bo tak mi się wydaje, że to są dwie różne grupy. Chciałem zacząć od tego, że w mojej ocenie wyższa i średnia kadra urzędnicza administracji centralnej jest w Polsce
bardzo często na bardzo wysokim poziomie. Pewnie nie wszyscy, zawsze nie można tak powiedzieć, ale co do zasady to są bardzo często bardzo wysokiej klasy specjaliści, również na takim poziomie czy to europejskim, czy to nawet światowym, w różnych obszarach. Z drugiej strony na pewno korzystanie z ekspertyzy zewnętrznej w stosunku do administracji, nie wiem jak jest teraz, bo że tak powiem nie mam za często kontaktu, ale za tak zwanych moich czasów to było stosunkowo ograniczone również dlatego, że procedury finansowe i posiadanie w budżecie pieniędzy na analizę, a potem przeprowadzenie tej analizy w taki sposób, żeby wybrać właściwego eksperta, ale nie właściwego ze względu na to, że to jest kuzyn, tylko że właściwego ze względu na jego jakość, było nieoczywiste, zwłaszcza, że na koniec dnia wszyscy w administracji drżą przed NIK-iem i to nie jest tylko charakterystyka obecnego rządu, ale zawsze wszyscy drżą przed Najwyższą Izbą Kontroli. No i pamiętam, że miałem takie dyskusje z kontrolerami NIK, którzy mówili, no co, ale czy byście posiadali jakąś ekspertyzę, podejmując te czy inne decyzje w polityce klimatycznej? I trudno im było uwierzyć, że nie mieliśmy ekspertyzy zewnętrznej, bo to na to wskazywała Ewa przed chwilą. Tempo pracy nie pozwalało w ogóle na rozpisanie jakiegoś przetargu, rozstrzyganie jakiegoś przetargu, no bo to były po prostu bieżące negocjacje, które się gdzieś musiały szybko zakończyć, a posiadanie odpowiedniej ekspertyzy też, nie wiem, czy którakolwiek z administracji, czy w 2007, czy w 2014 posiadała odpowiednią, że tak powiem, bazę zewnętrznych ekspertów, którzy umieli doradzać, w tym sensie, że bardzo łatwo jest analizować rzeczywistość do tyłu, ale bardzo trudno jest powiedzieć, jak te decyzje, czy zespół decyzji będzie wpływał na rzeczywistość jutro, pojutrze, w ciągu roku i w ciągu dwóch lat. To jest jedno zdanie. Drugie zdanie, że mamy bardzo dobre ośrodki analityczne wokół administracji i tu chciałem powiedzieć o trzech, pewnie, znaczy na pewno to nie jest kompletna lista, ale takie, które ja widziałem, czy współpracowałem. To jest na pewno COBiZE, to jest w obszarze klimatu, to jest na pewno Ośrodek Studiów Wschodnich w obszarze polityki wschodniej, to jest Polski Instytut Ekonomiczny. Myślę, że takich ośrodków jest trochę więcej, ale na pewno można znaleźć bardzo dobrych ekspertów w ośrodkach, które nie są administracją, ale są jakby w obszarze publicznym i to tam naprawdę pewnie się trudno dostać, ale warto być. I może ostatnie zdanie, bo pytałeś o doświadczenia jakby takie osobiste. Między 2005 rokiem a 2011 wykonywałem funkcję wiceministra gospodarki odpowiedzialnego za handel zagraniczny. To jest w potocznym brzmieniu takie stanowisko ministra handlu. To są cła, kontyngenty, to jest kompetencja wspólna europejska. I Polska wtedy, zresztą chyba dzisiaj też, ale wtedy miała takie bardzo tradycyjne stanowisko, bardzo protekcjonistyczne, głównie ze względu na interesy rolne, że generalnie jesteśmy przeciwko liberalizacji handlu ze światem zewnętrznym, jako Europa. No i głosiłem to stanowisko wiele razy na różnych spotkaniach. No i któregoś razu zaprzyjaźniony skądinąd minister handlu niemiecki, minister Pfaffenbach,
chodź może, chodź pójdziemy na kawę. No i poszliśmy na kawę i rozmawialiśmy długo. I on mówi, słuchaj, wiesz co, ja też miałem takie stanowisko, jak ty prezentujesz, ale wiesz co, myśmy sobie to policzyli i nam wyszło, że to chyba nie jest całkiem racjonalne stanowisko. Więc ja wtedy trochę wzruszyłem rękami, bo przecież oczywiście, że protekcjonizm jest lepszy od otwartego handlu i tak dalej, ale wypiliśmy kawę, poszliśmy do domu i tak dalej. Przyjechałem do Warszawy i zamówiliśmy właśnie zewnętrzną ekspertyzę. Nie wiem o kogo, bo to było 2015, znaczy 15 lat temu, to był 2006, czy 7, czy 8 rok, już nie pamiętam. No i wyszło nam, że z liberalizacji handlu do przodu Polska może być 1 punkt PKB więcej. No i teraz no, było takie zderzenie niesympatyczne, poznawcze, no, że w zasadzie to, co nam się wydaje, może być inne od tego, jak racjonalnie może świat się rozwijać i w związku z tym no, warto korzystać z tej zewnętrznej ekspertyzy, ale w warunkach administracji jest to stosunkowo trudne, również z tych powodów, o które wymieniłem przed chwilą. To ja może poproszę Justynę teraz o przedstawienie takiej perspektywy lokalnej z punktu widzenia miasta. Czy jest podobnie twoim zdaniem jak w przypadku strategii ogólnopolskich i doświadczeń Marcina? I jeśli lokalnie korzystacie z ekspertów, to jak takim ekspertem zostać? Pytam tu w imieniu naszych widzów. Nie słyszymy Cię, Justyno. Proszę włącz mikrofon. Już. Słychać? Tak, jesteś. Korzystamy z ekspertów i oczywiście, że trzeba korzystać z ekspertów, dlatego że te projekty, które realizujemy, w szczególności w obszarach, którymi ja się zajmuję, ale nie tylko, są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, muszą być innowacyjne, żeby zaspokoić te potrzeby, które mają zaspokoić. Może powiem tak, jeśli chodzi o Warszawę, pamiętam taki bardzo skomplikowany, długi proces uzgadniania strategii 2030 i szeroki proces konsultacji. Ja sama brałam udział w tym procesie jako widz, jako uczestniczka, ale strony społecznej. I pamiętam, że bardzo wiele ciekawych rzeczy się wtedy nauczyłam podczas wykładów eksperckich, które towarzyszyły tym spotkaniom. Także taka formuła no, jest ciekawa. Natomiast dużym zaskoczeniem negatywnym było to, że nie zostały odzwierciedlone właściwie wyniki, albo ta wiedza nie została odzwierciedlona w ostatecznym kształcie dokumentu, który jest taki bardzo ogólny, ogólnikowy wręcz, napisany językiem no, zrozumiałym dla każdego, ale no, to jest takie posunięte do granic. I to było dosyć zadziwiające, bo jakby zderzając ten proces, który był na wysokim poziomie i produkt, no to trochę góra urodziła mysz. I dziś ta strategia nie służy rozwojowi miasta, bo można do niej właściwie wrzucić wszystko. Jest na tyle ogólna, że nie ma znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o już doświadczenia z tego mojego czasu, to mogę powiedzieć, że może podam przykłady konkretne i to będzie ciekawe. Realizujemy bardzo wiele projektów związanych z polityką klimatyczną, które wymagają wiedzy eksperckiej. Tutaj Krajowa Agencja Poszanowania Energii to jest jeden z naszych partnerów. W tej chwili przygotowuję wspólnie z miastem warszawski standard zielonego budynku. Nie jesteśmy w stanie zbudować takich kompetencji, bo potrzebna jest do tego po prostu wiedza naukowa wewnętrznie. Także ja jestem zawsze za tym, żeby budować kompetencje w zespole, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy mieli osób, które są w stanie zweryfikować projekty, które są outsourcowane na zewnątrz właśnie do ekspertów, naukowców, różnego rodzaju instytutów, ale niezbędna jest ta współpraca różnych środowisk. Pomiary jakości powietrza to jest kolejny bardzo duży obszar, gdzie jest konieczna też bardzo zaawansowana wiedza ekspercka. Mamy dobrych ekspertów wewnątrz, ale korzystamy z bardzo wielu doświadczeń instytucji zewnętrznych,
też Instytutu Ochrony Środowiska, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej. Takie projekty z zakresu zieleni. Zieleń wydaje się jest takim tematem dosyć prostym, ale wbrew pozorom nie jest ani prosta, ani oczywista. Zarządzanie zielenią budzi ogromne emocje społeczne. Mogę tylko powiedzieć, że wszelkie informacje o koszeniu traw to były posty, które wzbudzały największe zainteresowanie i miały największe zasięgi. Czy kosimy, czy nie kosimy i dyskusja na ten temat, dlaczego, w jaki sposób to robić. I tutaj też Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, którym miała przyjemność zarządzać, opierał się na takiej bardzo konkretnej wiedzy eksperckiej w swoim podejściu, takim bardzo ekstensywnym jednak, prowadzeniu tej przestrzeni. Kwestia badań drzew, kolejny temat tutaj ekspertyzy w przypadku drzew w słabej kondycji zdrowotnej, to jest ogromne w ogóle pole dla naukowców, ale też kwestia samego taka zarządcza, jeśli chodzi o zieleń. My wprowadziliśmy cały system, taki kompleksowy system zarządzania zielenią, który wymagał też stworzenia wielu modeli, na przykład modelowania klasy ryzyka drzew i także stworzenia narzędzi do pomiarów tych klas ryzyka i ułatwiających pracy ogrodników. Tutaj w SGGW to był jeden z naszych partnerów, ale nie tylko, inne instytucje też. Pomiary usług dla ekosystemu świadczonych przez drzewa. Bardzo też skomplikowany, ciekawy projekt, wypracowany na podstawie mapy koron drzew, którą przeprowadziliśmy. To była mapa stworzona na podstawie zdjęć lotniczych, weryfikowanych później też w terenie. Bardzo skomplikowany projekt, bardzo użyteczny, bo pokazuje, w jaki sposób taksony drzew się rozkładają, jaka jest kondycja zdrowotna drzew, gdzie są przerwane zielone korytarze i tak dalej. Bardzo szeroką wiedzę z takiej mapy możemy pozyskać. Przepraszam, a powiedz, jak można było takim ekspertem zostać w tych projektach? No więc mówię, no ekspertem można było zostać, my jesteśmy jako instytucja publiczna, Marcin już o tym wspomniał, zobowiązani do rozpisywania przetargów, więc wszystkie te duże projekty, no zaangażowanie ekspertów polegało na tym, że instytucja, w której pracowali, wygrała przetarg po prostu, czy to właśnie Krajowa Agencja Poszanowania Energii, czy pozostałe na przykład MGGP Areo, to jest firma, która zrobiła tą mapę koron. Także trzeba związać się z instytucją, która ma już zasoby wiedzy, ma zapewne też duże doświadczenie, dobrą opinię, no bo oczywiście w przetargu nie liczy się dzisiaj tylko cena, ale także chociażby doświadczenie. Więc myślę, że tutaj jest duża szansa dla osób, które pracują po prostu w dobrych instytucjach. I tak jak powiedział Marcin, no jest w stanie zidentyfikować takie instytucje w różnych obszarach i ja też już będąc w tym miejscu, w którym jestem i współpracując z wieloma czy to uczelniami, czy instytucjami rządowymi i prywatnymi też. Także wydaje mi się, że tutaj jest mniej przestrzeni dla wolnych strzelców. Tu oczywiście przy mniejszych projektach, tam gdzie nie ma potrzeby robienia przetargów przy niższych kwotach, liczy się no, taka opinia na rynku i wtedy jest rozpisywany także konkurs i zbierane są oferty od różnych osób. Natomiast tutaj cena będzie przede wszystkim decydującym czynnikiem, a w przypadku tych dużych projektów już instytucje formalne, sformalizowane. Dziękuję bardzo Justyno za te konkretne wskazówki. To jeszcze Pawle, bo chciałbym Tobie jeszcze dać możliwość wypowiedzi, a nawiązując do słów, które padły w Twoim poprzednim wystąpieniu, jakie są bariery? Jakie bariery mogą ograniczać wpływ ekspertów na kreowanie tych strategii? Bo wspomniałeś, że ta przestrzeń jest niewielka. No, myślę, że te bariery są oczywiste, to znaczy, jeszcze raz powtórzę, kwestia jest jakości tych czasami analiz, jak się porozmawia z urzędnikami wysokiego szczebla, ja się zgadzam z tym, co powiedział Marcin Korolec, oni zazwyczaj mają bardzo dużą wiedzę, szczególnie ci, którzy pracują długo, to sami niejednokrotnie myślę, że mogliby takie ekspertyzy pisać. Ja wiem, że czasami się zamachają tylko po to, żeby była tak zwana
tak zwana osłonka właśnie przed NIK-iem, więc to wcale nie jest tak, że ta polska administracja jest aż tak uboga wiedzę, to jest jakby pierwsza rzecz, o czym pamiętali. Więc myślę, że barierą jest to, że wiedza, którą potrzebuje administracja, jest wiedzą bardzo czasami wyspecyfikowaną i wymagającą już bardzo pogłębionych kompetencji, których naprawdę brakuje. Znaczy, to nie jest tak, że to, co potrzebuje administracja, po prostu leży sobie na rynku, należy sobie na ulicy, wystarczy tylko podnieść. Widziałem, tak nie zrzucał wszystkiego na administrację, że mamy kupę ekspertów w Polsce i ta administracja jest taka zamknięta i nikt nie chce korzystać. Zazwyczaj jest tak, że te osoby, które mają naprawdę coś do powiedzenia, to ministerstwa poszczególne z nimi współpracują i bardzo często się kontaktują, więc oczywiście to też w różnych miejscach wygląda różnie. Ja nie chcę bronić tego, że są ministerstwa bardziej zamknięte i bardziej otwarte. To sytuacja, myślę, że nie jest równa wszędzie. No, administracja publiczna jest ogromną przestrzenią bardzo zróżnicowanych też prędkości, jeśli chodzi o ten model współpracy. No, ja bym chciał powiedzieć może o tym, co, bo też pewnym kontekstem naszej rozmowy są też działania klimatyczne i to, co czeka nas w najbliższym czasie, to jest ogromny proces zmian w ogóle paradygmatu naszej gospodarki i gospodarki unijnej. Ja myślę, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromne to jest wyzwanie intelektualne. Ja uważam, że tak naprawdę to, co teraz potrzebujemy zrobić, to z jednej strony ja się zgadzam z tym, co powiedział Marcin Korolec i też to było powiedziane przez panią Monikę, przez też panią Ewę czy Justynę, że mamy pewne obszary kompetencji w administracji publicznej, ale myślę, że biorąc pod uwagę tak ogromne wyzwanie, jak jest Europejski Zielony Ład, potrzebujemy nowego think tanku albo radykalnego wzmocnienia tych instytucji, które już są, aby one mogły na bieżąco ewaluować to, co Nowy Ład oznacza dla Polski, to, co Nowy Ład oznacza też dla Europy, abyśmy mogli, jeżeli chcemy rzeczywiście wejść na te zielone tory naszego rozwoju, będziemy potrzebować wyposażyć pewnie nasze OSR-y, ocenę skutków regulacji, w naszym procesie legislacyjnym o taki punkt, który po prostu wskazuje, jaki jest wpływ na ślad węglowy i żeby to robić kompetentnie, trzeba mieć instytucję, która po prostu to będzie na bieżąco wsparciem administracji publicznej właśnie w takiej ocenie wpływu na środowisko. I dzisiaj takiej instytucji nie ma, czy tylko widzę, czy inne instytucje są instytucjami, które mają pewien obszar kompetencji bardzo, bardzo wysoki, ale mi się wydaje, że jest potrzeba stworzenia takiego polskiego Instytutu Transformacji Energetycznej, które by po prostu takie wsparcie dało. To jest oczywiście z punktu widzenia administracji publicznej, znaczy to jest instytucja, która powinna być oczywiście publiczna, natomiast dla tego sektora niepublicznego myślę, że ważnym obszarem powinno być wzmacnianie tego typu formu współpracy, jakim jest NCBR. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje taki projekt jak Gospostratek chociażby, czyli program, który polega na tym, że administracja publiczna definiuje pewien problem, na który odpowiadają naukowcy w konsorcjum, ale też w procesie interakcji z administracją publiczną i wtedy jest ta współpraca ma głęboki sens, dlatego że akurat eksperci odpowiadają na konkretne wyzwanie, które zgłaszają ministerstwa, pieniądze są z zewnątrz, więc te ministerstwa też mają motywację, żeby tą wiedzę pozyskiwać i ta wiedza jest wspólnie właśnie produkowana, czy te problemy są rozwiązywane z ludźmi od środka, którzy wiedzą, mają tą specyfikę problemu i ludźmi z zewnątrz, którzy mogą coś ciekawego, świeżego wnieść, a więc nie jest to czysty outsourcing i tego typu formuła współpracy powinna być zdecydowanie rozszerzone. Być może trzeba by stworzyć takiego energostratega, czyli taki dedykowany program, który miałby rozwiązywać te problemy dotyczące właśnie tej kwestii klimatyczno-energetycznej, bo tam wyzwania intelektualne są ogromne, ale niezależnie od tego, że to jest jakby pewnie też pewna propozycja dla tych najsilniejszych think tanków, to też dedykowane programy wsparcia dla think tanków. Dzisiaj taki program już jest, powstał przy NIWie, Narodowym Instytucie Wolności, taki program rozwoju think tanków, wsparcie instytucjonalne też jest tam bardzo dobrze robione, choć pewnie można dyskutować na temat tego, czy sprawiedliwie są te pieniądze dzielone, ale przede wszystkim stworzyć dedykowane programy rozwiązujące konkretne problemy, które ma administracja, które byłyby dedykowane dla zewnętrznych podmiotów, po to, aby one rozwiązywały problemy, które są problemami, które realnie stawiane są przez administrację. Oczywiście think tanki też powinny rozwiązywać problemy, które sami definiują jako problem, a których nie dostrzega administracja i w ten sposób wrzucać też coś świeżego, nowego do debaty publicznej, albo otwierać pewne klapki, ale to, co jest najbardziej skuteczne i takie aplikowalne, to właśnie odpowiedź na problemy, które stawia ta strona administracyjna. To może tyle, bo już się rozgadałem, a wiem, że już czas minął i ja też również będę się musiał też
kończyć, ponieważ też o 10 obiecałem, że muszę się chorym dzieckiem zająć. Także bardzo Państwu dziękuję za udział. Nie wiem, czy jeszcze jak będą jakieś pytania, to mam nadzieję, że będzie jakaś inna formuła możliwej odpowiedzi. Bardzo dziękuję za głos i za udział. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście czas niestety nieubłaganie dobiegł nam końca. Ja może przeczytam jeden z komentarzy tutaj naszych widzów. Często mamy wątpliwości, czy udzielać ekspertyzy, bojąc się, co dalej stanie się z naszą pracą. Moim zdaniem warto, bo kropla dąży skałę. Nieobecni nie mają racji, jak to mówią dziennikarze. Tym pozytywnym akcentem zachęcającym do angażowania się w prace eksperckie i rozwój strategii krajowych będziemy musieli zakończyć. Ja dziękuję bardzo moim wspaniałym gościom. Świetnie się z wami rozmawiało i mogłaby to rozmowa jeszcze długo trwać. Dziękuję wam za przyjęcie zaproszenia, podzielenie się swoimi doświadczeniami. Dr Justyna Gusman, profesor Monika Kaczmarek, pani Ewa Kocińska-Lange, minister Marcin Korolec, doktorant Paweł Musiałek. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. Dziękuję też widzom, uczestnikom. Życzę dalszego owocnego udziału w polsko-amerykańskiej mości innowacji. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Dobrego dnia.